Siemanko, z tej strony Pstryczek Elektryczek i zapraszam na odcineczek numer 4 z gry The Hunter. Niestety musiałem grę wyłączyć i włączyć jeszcze raz i mnie zresetowało w schronisku. I doszedłem do tego obozu, nie? Do tego namiotu, tego Gunterowego. I ten... Doszedłem do tego namiotu Gunterowego i muszę teraz znaleźć tego gościa. Muszę znaleźć tego gościa gdzieś tutaj. Looks like his tracks follow the riverbank, probably to collect the mask deer meat. I hope this isn't a dead end. Sorry, poor choice of words. Gunther isn't the only one desperate for the ground here. The rivers flooded during the warmest spring on record last year. Then out of nowhere, the temperature dropped, and in a flash, the rivers froze early. It's too bad bears can't ice fish. Coś tam leży, jakieś... Kurde, co tu się działo? Ja pierdziele. Co tu się działo? Which means this musk deer probably died from disease or poison. If this is where Gunther was shopping for meat, he's in worse trouble than we thought. Co to tu zaś, co to tutaj ma być? Aliera. Tam jest jakiś misio jeszcze, ja pierdzielę. Nie, jest namiot. A to są takie same tekstury, bez sensu. Exactly like this. Don't freak out, but that time it was anthrax. You should be safe as long as the temperature stays below zero. You don't Cholera, jasna. Animals, and you don't eat the snow. That Durak Gunther probably made all these mistakes. There are more footprints to follow. My stomach is sinking just thinking about what you'll encounter at the end of the trail. Be careful. Ślady Homo sapiens. No ciekawe co tu będzie. Pewnie nic, no. That tent belonged to Gunther. Can you read the note he left? Dzień drugi. Pali w piersiach, oddychanie rozpalone. O kurde, blade. Koronawirus? Może ja pierdzielę. Renifer zginął. Jest to tutaj miejsce zabójcze? This is a punch in the gut. Gunther ate contaminated musk deer. And died with symptoms that are associated with anthrax. Rest in peace, Gunther. So, I promise the rest of this expedition will not be so... grotesque, is the word, there? I spoke with Pushkin over at the Federal Department. A hazmat team is en route to clean up that riverbank as soon as the weather permits. Wydawaj punkty cech, aby blokować ogłodopienie żelowy poziom. Poziom postaci. Na trobie Gunthera misja ukończona. Our biologist, Anatoly Barniaszew, wants you to check on those to make sure this anthrax contamination didn't spread. The areas where you will find these sites are marked on your hunter mate. Skażenie biologiczne, piżmowca. Okaz musi mieć płuca w nienaruszonym stanie. O kurde, to będziemy... Będziemy polować na płuca w takim razie, ja pierdzielę. No tak, tylko pytanie, gdzie mam iść? Wybierz się do leśnych ugodii. A gdzie to jest? O pierdziele, taki kawał drogi? Jasny gwin, no nie wierzę. To ja będę szedł tydzień tam. What the fuck? Ja pierdu. To był gdzieś ten piżmowiec, nie? O, tu jest. Tylko czy to jest świeże, czy to jest nieświeże? A mam jakieś cechy do odblokowania? Może coś się udało odblokować? Mam. Sztucer, pamięć mięśniowa.
To jak muszę iść po kolei najpierw, nie? Dobra. Odblokowuje zdolność przygotowywania się do gniewnego strzału z suzerami. Bez opuszczania trybu celownika. Aha. Nie wiem w sumie o co chodzi. Umiejętności. Mam jakieś umiejętności? Nie mam. Tu mam. Tu mi brakuje jednej do tych tropów, nie? A on zaś biegł w drugą stronę. Skurczysyn. Albo... No tak, on szedł w tamtą stronę, no. Ja pierdzielę, to będzie biegania. Po tej mapie, że hej, hej. Tamto nie widzę za bardzo. Tutaj jest też coś, gdzie było zielone jakieś, nie? O. Piżmowiec syberyjski. Ciekawe, czy to jest świeże, czy to jest nieświeże, nie wiem w sumie. To jest jakaś zajebista trawa w ogóle. Teraz tutaj trafić na te ślady tutaj. O. Chyba są, dobra. Fioletowy koror. Idzie. A to jak on idzie, to ja też idę, nie? Aha. On już idzie gdzie? Idzie tam. Tu coś jest. Idzie tędy, no to dobra. Idzie tędy. Nie wiadomo. Musiałby jakąś kubkę znaleźć. Żeby wiedzieć, czy trop jest stary, czy jest nowy, nie? Dopóki nie ma kubki, to te ślady tu mogą być bardzo stare, jak to było określone przed chwilą. O, proszę. Gdzie był ten ślad zaś? Gdzieś przed nami, a tam jest za tym skałą. Przed chwilą, tak? No pokaż się, gadzino jedna. O. On jest gdzieś tam. Ostrzega. Chciałbym tak może... Żebym się zajął podchodzeniem... Może po cichu, co nie? Czy to jest... Czy to tak ma być, czy tak ma nie być? Biegnie kusem. Tu już był, bo tu już ucieka. Skurczysyn jeden. Bardzo świeże. No właśnie, on tu gdzieś jest. On tutaj gdzieś jest. Chyba. Albo nie, nie wiadomo. Nie wiem, nie znam się na tym. Cholera trochę. Znaczy na pewno idę pod wiatr, więc... Znaczy idę z wiatrem, więc to będzie słabe trochę, bo tutaj mnie tu nie znajdą te dziadki, a tutaj ten szedł gdzie? To było stado, tak? Chyba tak. Co tam jest? Kamień. Ciężko to będzie tutaj znaleźć, szczególnie z wiatrem, gdy idę. O, tu jest jakiś bobek jest, dobra. Co my tu mamy? Stare, aha. To jest stare, no to dobra. Ja bym musiał iść do leśnej ugodii, ja pierdu. A tu są jeszcze nieodkryte w ogóle jakieś miejsca, nie?
tu się dzieje? Nie wiem. Ja pierdu. Nakładaj mnie nie stać. O, tu mam jakiś trop. Ale to jest chyba tego samego. To są te bardzo stare, tak? Mogłoby się wydawać. Biegnie. Przed chwilą, skurczysyn. Dobra, zobaczymy takie. Kurde. Tu ci się czai w tych krzoczkach, tak? Jest teraz. Teraz jest dobry kierunek wiatru w sumie. Więc on tu gdzieś będzie w tych krzokach, skurczysy siedział. Ja gdzieś mam lornetkę, nie? Ja go gdzieś tutaj dorwę. Chyba nie za bardzo chyba. Ale przybliżenie jest konkretne. Badaj trop. Właśnie. Takie chodzenie. Za kimś to nie ma najmniejszego sensu, bo on będzie się cały czas ode mnie odsuwał, nie? Ale przybliżenie jest konkret, ja pierdół. Bo on będzie mi uciekał. Nie ten klawisz, a. A ja będę za nim po prostu chodził, nie? Świeże, no świeże, no. Zostawił Bobka i poszedł, nie? On gdzieś tu będzie. Raczej idzie prosto, nie? No, raczej idzie prosto wzdłuż brzegu. O, jest! Co to jest to? To jest to. To jest on. Jest tam gdzieś? Jest. Bo tak trafię? On się nawet nie wystraszył. Jebaniutki. Jebaniutki. Stoi w miejscu. Muszę się kierować na ten, za ten kamień. Bo tam cały czas jest. Ha, coś się chyba sfiksowało. Albo to nie on. Albo on już uciekł, może być. To był krzaki jakieś. Tak też może być w sumie. Może to po prostu było za daleko
i ten pocisk spadł w ziemię, wbił się w ziemię zamiast... Nie wiem w sumie gdzie idę i gdzie i co i jak, nie? Teraz już, jeśli coś tu było, to już na pewno to uciekło 4 razy, więc już to jest bez sensu teraz. Może bym się tu wybrał. Konstrukcja, tu jest jakiś obszar bytowania łosia. Do 17. Do 17 tu są gdzieś łosie. Tylko czy oni tu teraz są w tym momencie, czy tu ich teraz już ich nie ma? Teraz to może być ciężko stwierdzić, nie? Tu powinny być jakieś tropy, nie? Skąd tu nazbierać? O! Gdzie to było? Zgubiłem trop. Przypunek. O kurde, blade. Łoś ostrzega. Tu są jakieś gdzieś łosie, ślady łosia na przykład. Nie wiadomo. Czy ktoś tu był jakiś łoś, czy nie? Tam jest 400 metrów, co tam jest w tamtym kierunku? A to w tamtym. 400 metrów. O, tu coś jest. Fioletowe. Pierdziele. Syberyjski. A to ja poszedłem w tą stronę, on szedł w drugą, aha. Ale tu było coś słychać, nie? Już mówię, syberyjski biegnie kłusem, no czyli ucieka, że tak powiem. Że ja muszę iść tam. Ja pierdziele, będzie takie... Będzie takie chodzenie za niczym w ogóle tutaj ta gra, nie? Takie trochę takie... Bo tu polować trzeba, bo... O właśnie, uszedł. Ostrzega, ostrzega, no, ostrzega, no. Nie jest taki hop-siup tutaj. Tu jest więcej na szczęście. Tylko, że ja idę... Tylko, że ja się cofam, nie? O, bardzo świeże. Tylko, że on szedł w drugą stronę, nie? On szedł całkowicie w drugą... Znaczy, to inne oczywiście, nie? Tutaj coś będzie widać? Nie za bardzo. O! Łosia znalazłem.
Tam jest jakaś kubka. Ryś. Bardzo świeże łosiowe, kurde, ślady. A tu są bardzo stare. Ryś. Tu jest ta kubka świeża, tak? O, tu jest świeża. No tak, tylko teraz gdzie on tu szedł, nie? O, gdzie indziały chodzą. Piżmowiec to nie. Łoś. Trzeba mieć w tamtym kierunku. Bo to są te świeże bobki, dobra, czyli muszę iść w tym kierunku na łosia. I tam jest 200 metrów do tego celu. Tak, pirat z drzwi, nie? Tu nie ma jakiegoś łosia czy coś? No nie ma. Albo nie widzę, że jest. Tam za daleko, on jest w tym kierunku gdzieś tam. Przynajmniej łoś biegnie kłusem, no. Jest skręcił gdzieś jebaniutki. Ale tu jest jakiś ślad jeszcze. A tu też jest. Tam jest fioletowy i tu jest fioletowe. To nie wiem w sumie, które. Tu. Tam jest tam gdzieś te rysie się pojawiły. Tutaj nic nie ma. Tu są jakieś ślady. A ty zaś piżmowiec. Kurde, blade. Ja chcę piżmowca, ja chcę łosia. Piżmowiec. Jak tak będę zmieniał te ślady, to... Tam ten ryś się wyje, kurde. Tu jest łoś, biegnie kłusem, no dobra. Po tych krzokach. Biegnie kłusem przez tą wodę. I co dalej? Tu też. I tu też. Biegnie tam i sobie biegnie. Gdzieś tam sobie biegnie. O. A tą górką będzie. O, jest. Znalazł się. Oho. Poszedł jak dzik w szyszki, nie?
Doświadczony strzelec jakaś była. Jakaś była większa odległość, tak? On tu gdzieś dostał chyba w dupsko. Gdzieś tam na tych krzakach chyba mi się tak wydawało. Na pewno dostał, bo było osiągnięcie jakieś tam. Jakieś tam chyba 200 metrów czy coś tam pewnie widocznie. Musiałbym tam podbiec. Ciekawe, czy on dostał. A tu coś chodzi. Gdzie to było? Jakiś królik, czy zając. Nie wiem, idę do tych krzoków, do tego łosia. Zobaczymy, co on tam dostał, czy to nie dostał, czy co tam się stało z nim. Na razie to moje metody takie. No to był chyba ten, nie? Że mi się tak wydawało. Że to był prawdopodobnie ten łoś. Tu coś jest, jakiś ślad, nie? On tu gdzieś dostał prawdopodobnie, ale. Nie trafiono w żaden organ, aha. To daje kiepsko, że tak powiem. Zmarnowałem dwa naboje. No ale dostał, no. Tu się zgodzę, że dostał. I co dalej teraz? Tylko, że on nie krwawi w ogóle, nie? Przynajmniej, no nie wiem w sumie, czy on krwawi, czy nie, ale. To właśnie w sumie nie wiadomo. Miałem iść po ten cel, nie? Tam gdzieś jest to, tam gdzieś jest 120 metrów. Ja to tak obkrążam, że 7 światów, nie? No. Tu coś jest. Poprzednio zauważone, aha. Nie trafia w żaden organ. Tempo krwawienia bardzo małe, no. Nie uszkadzając jego płuc, ładnie, ładnie. No to aba to kij z tym, chociaż w sumie. Bardzo małe krwawienie. No dostał gdzieś tam, ktoś mu się tam gdzieś tam. Bo on dostał w dupsko. Dostał w dupsko. Tylko teraz jeszcze dobre, czy to ten sam łoś, nie? O, jest coś, to jakaś plama. Nie, to jest bobek jego. Świeże, czyli się stegował się. Teraz pytanie. Czy to jest ten łoś, którego ja szukam, nie? To jest też dobre pytanie wtedy. Tu by się pasowało jakąś plamę krwi znaleźć tak docelowo, nie? O, jest krew. Tylko że bardzo małe, no ale jest, czyli idę za dobrym łosiem chociaż. Czyli on tu gdzieś jest, ten skurczysyn, nie? A to nie ten klawisz. Czy ma naciską B? Co to znaczy? Mam jakiś dziwny nawyk na naciskania, jak lornetkę to na B, nie wiem dlaczego, ale. No i co, gdzie on może być, co? Nie wiadomo. Może być wszędzie, nie? On może być wszędzie. O, jest krew następna. Dobra, to idziemy za nim w takim razie. Idziemy w takim razie za nim.
jest taki troszeczkę otwarty teren, więc jakby gdzieś tu się pojawił. To są te piżmowce, to mnie nie interesuje. Dobrze, ja idę? O, w sumie to nie wiem, ale chyba tak. A skręcił do tych szoków, ja pierdzielę. Łoś biegnie teraz już, aha. Teraz już biegnie. Tu jest następna krew. Odchody, a to nie są krew, to są odchody, dobra. Biegnie kłusem, no właśnie. Bardzo świeża, dobra. Co to za krzoki? Ja pierdzielę. What the fuck? Wiem, że takie hałasowanie to... to ja będę za nim przed 500 metrów, aż się wykrwawi, nie? Nawet nie wiem, czy to się uda, tak po prawdzie, nie? Bo ja go... bo chyba idę za tym samym cały czas. O, wodopój trafiłem. Idzie się napić. Idzie się napić może. Albo nie. Biegnie kusem. Znaczy nie wiem, czy to jest to samo, bo tutaj nie ma tej krwi dalej, nie? Tylko, że jak krwawi... bardzo wolno. On szedł gdzieś na drugą stronę, tak? Prawdopodobnie, albo nie, gdzieś tam. Gdzie ty jesteś, gagatku jeden, co? Kto to wie? Czy ktoś go tu gdzieś dojrzy? Jebu twoja noga. Jeszcze będzie odcineczek kończyć. Idzie, idzie, idzie. Cały czas idzie, no. Tutaj trafiłem na wodopój przy okazji. Zrobiłem taką... taki ładny spacerek. O kurde byk. Gdzie to było? Nie wiadomo. I zgubiłem teraz jego trop, co? No właśnie. Teraz będzie... a on gdzieś tutaj ten trop będzie gdzieś. O, jest. Jest, jest, jest. Przez krzoki. Bobek. Świeże bobki, dobra. Nie wiem, czy to jest sen, bo tutaj nie ma... nie ma żadnych tropów po prostu tego, nie?
A jest tropenny, to jest ten. Nie trafiłem w żaden organ, to jest to. Czyli dobrze za nim idę, no ale to będzie krwawił do. Że trzy odcinki, nie? Że gdzieś tu teraz skręcił. No. A to jest jakaś wieżyczka do postawienia. Tylko, że jak ja będę wydawał kasę na wieżyczki, to ja nie uzbieram kasy na nic innego, nie? To jest lipa właśnie. Dwa tysiące. O! To jest coś większego trochę. Jak tu wejść? Ja pierdzielę. No to kucaka, co to mam tu zrobić teraz? What the fuck? Ja się tu nie mieszczę. Halo? O, 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 jest, wejdź. Jakie piękne. I to jest do wodopoju. Oh yeah. Oh yeah. I co dalej? Kiedy on tu jest? O, do 13, jest 16. To lipa trochę. Tylko, że ja się patrzę na wodopój. Aha, dobrze, bo tu się patrzę w tą stronę. Dobra, no to jest 80 metrów, tak? Tylko to by musiało być rano, nie? Znaczy do południa, czy tam coś takiego, no nie wiem. No, do południa, nie? No, bo tu jest do 13, no. Ale ambona konkretna. Tylko co z tego, jak ja teraz nie mam kasy, nie? A nie mam 4000 w sumie. Cechy mam coś, cechę jakąś. Pamięć mięśniowa. Mam 0. Pewna ręka. Mniejsza chwiejność. Większą skuteczność, aha. Umiejętności. No tu mi brakuje tego jednego tropienia, no ja pierdzielę, no. Tylko nie wiem, co tutaj powoduje. Co tu powoduje, że mi się te umiejętności zwiększają? No pewnie tropienie, ale... 1 na 13, resetu 7000, pff. A tu jest miejscówa konkretna tutaj, nie? O, tu mam nawet mój trop, tu jest, nie? No. Chyba to będziemy... Czy ja i magię zajmował się? No bez sensu, nie wiem w sumie, no nie znam się na tym, nie wiem o co chodzi, nie? Przerąbany tu jest po prostu, to takie chodzenie za tym łosiem. On tam pewnie prędzej czy później się pewnie wykrwawi, nie? Ale... Czy to ma sens iść za nim, czy nie? Chociaż wiem, że za nim idę, nie? Bo to jest ten, tylko że nie trafiłem w żaden organ i to mogę iść za nim. Nawet nie trafiłem nawet na ślady krwi, nawet nie trafiłem już dawno, więc nie wiem. Więc będziemy chyba... No, odcineczek by pasowało skończyć. Biegnie kłusem. No tak, mogę iść za nim aż do śmierci, nie? I się oddalam od tych punktów, które chciałem tam zahaczyć wcześniej. Odreptam za tym łosiem cały czas, nie? O, tu jest jakieś kubka, jest jego. Czy to jest ten łoś? No, możliwe. Są świeże ślady, no. Biegnie kłusem, no. Ja go tak nie dogonię, bo on i tak będzie zawsze szybszy ode mnie. Ale. O, tu już się pojawiły... Jakieś inne ślady. To się pojawiły już inne ślady.
Biegnie kłusem, no właśnie. O, jest jakaś kubka. Czy się do niego zbliżam? Przed chwilą, no właśnie. Przed chwilą. A ja miałem jakiś wabik gdzieś, nie? Gdzieś miałem jakiś wabik. Tylko nie wiem, na co to działa. Na co ten wabik jest? Czy to jest ten łosiowy, czy nie? On tu gdzieś jest, ten skurczysyn, nie? O, jest jakiś bobek następny. Bardzo świeże, no tutaj. Trasa jego tu jest, widzę. No to się zbliżamy pomału do tego, nie? Będę tak dreptał. Ja bym go chciał capnąć, nie? Ja bym go chciał capnąć. Bardzo świeże, no właśnie. O, biegnie, bo znowu mi uciekł. Jak biegnie kłusem, to znaczy, że się oddalił, nie? Czyli uciekł ode mnie po prostu, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Idzie, 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 idzie się. Idzie to się zdenerwować chyba. Bardzo świeże. No dobra, to tu kończymy ten odcineczek. Tak, już jest trochę przedługawy, więc w tym momencie sobie zakończymy. No i pójdziemy w takim razie dalej tropem tego łosia i zobaczymy, co to wyniknie, nie? To w takim razie dzięki za oglądanie. Zapraszam do grupy Ziewni sobie w międzyczasie i świeże odchody. No i w takim razie do zobaczenia już niebawem.